papież Benedykt XVI nie żyje, taka informacja wstrząsnęła Polską. Choć o złym stanie zdrowia emerytowanego papieża wiadomo już od dawna, a wszystkie najnowsze doniesienia śledzone są przez wszystkie media na całym świecie, opublikowane koszmarne wiadomości okazały się tragiczną wpadką. Media w Polsce jednak nie wyciągnęły z niej lekcji, ponieważ zrobiły to znowu. Papież Benedykt XVI nie żyje? Ta tragiczna informacja obiegła nie tak dawno nasz kraj i wprawiła w osłupienie tysiące wiernych. Okazuje się, że była to jednak wyłącznie tragiczna wtopa polskich mediów, która niewiarygodnie szybko wymknęła się spod kontroli. O stanie zdrowia emerytowanego papieża na bieżąco informują wszystkie media na świecie i chyba każdy z nas jest świadomy tego, że z duchownym nie jest zbyt dobrze. Na szczęście jeszcze nie doszło do prawdziwej tragedii, a polskie media po raz kolejny się nie popisały. Papież Benedykt XVI nie żyje? Tragiczne doniesienia polskich mediów. W wielu ogólnopolskich mediach pojawiła się wstrząsająca informacja, zgodnie z którą Benedykt XVI nie żyje. Na szczęście okazuje się, że jest to jedynie powielony bezmyślnie fake news, na który dali się złapać polscy dziennikarze. Informację zamieścił na Twitterze włoski dziennikarz Tommaso De Benedetti, który znany jest z publikowania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Na fake newsa Włocha dały się nabrać nawet większe polskie media, takie jak Onet czy Telewizja Republika. W wyniku błędu redaktora, w Onecie na kilkadziesiąt sekund ukazał się dziś tekst o śmierci papieża. Tekst został przygotowany, ale nie miał być publikowany, bo czekał na potwierdzenie, którego na szczęście nie było. Nasz błąd, przepraszam, pisał na Twitterze Bartosz Węglarczyk z Onetu po wpadce, jaką zaliczył portal. Śmiało można uznać, że wtopa, którą popełniły polskie media, jest jedną z największych, jeśli chodzi o uśmiercanie ważnych postaci. Jak widać jednak po wydarzeniach z 11 grudnia tego roku, media nie wyciągnęły wniosków z tej koszmarnej wpadki. Gazeta Wyborcza opublikowała we wtorek fałszywą informację o śmierci słynnego profesora, Romualda Dębskiego, a za nią wiadomość powieliły inne media. Stan zdrowia Benedykta XVI. Stan zdrowia emerytowanego papieża nie jest dobry, jednak nie można pisać, że Benedykt XVI nie żyje. Joseph Ratzinger ma obecnie 90 lat, od dłuższego już czasu choruje, a stan jego zdrowia się pogarsza, wierni jednak wciąż nie przestają wierzyć. Brat duchownego niedawno w wywiadzie dla Neue Post otwarcie powiedział, że Benedykt XVI zmaga się z nieustannie postępującym paraliżem, którego następstwem może być zatrzymanie akcji serca. Jak wynika z podanych informacji, mężczyzn poruszać się może jedynie na wózku inwalidzkim, a co najgorsze, jego stan wciąż się pogarsza i nic nie wskazuje, by w najbliższych miesiącach sytuacja miała nagle diametralnie się poprawić.